Witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w kolejnym odcinku z Dark Souls 2. Poznajecie miejsce, no i teraz uwaga. Po kolei każdy pomniczek. No ale też te kamienie można było rozwalić w sumie. Dobra. W końcu się ruszą do mnie, no właśnie, ale światła nie lubią w dalszym ciągu. Ewentualnie sprintem tam i tamten posąg w narożniku rozwalić. Ale nie, ale zombiaki światła się nie boją, jak się okazuje. Dobra. Nie, żeby sobie nie pomyśleli, że jestem zbyt blisko. Coś tam chyba jeszcze idzie. Ale dobra, pełnym sprintem do tamtego pomnika. Dobra, jest i on. 4 cięcia, tak? Raz. O cholera. Trochę więcej staminki. 2, 3. No ostatnie. Dobra, nara! To światła. No. Tam coś czuję właśnie. Ognisty pokos polecia. Albo nie. Coś tam się cały czas pali. Jakim cudem? Okej, dobra, spoko. Tak, zombiaczki przede wszystkim. I teraz w tamtym narożniku pozostaje jeszcze jeden pomnik tylko, ale już mogę powoli zacząć tych wyciągać. Zabijając ich oczywiście, o ile się uda. Dobra, z tym jednym tak. Shit. Okej, ale tamten pomnik jest daleko dosyć. Więc trzeba to z pełnym zdrowiem przedsięwziąć. Dobra. O cholera, już się pojawił. Ja i trafił! O shit! Ale się teraz tutaj zaklinowałem! Ucieczka! Ucieczka! I picie. Dobra, cicho, nie jest to źle. 4 cięcia, pamiętacie? Dobra, 1, 2, 3, 4. Jest! Chyba wszystkie. Ej, dobra, ale skoro oni się boją światła, no to tutaj nie podejdą. O cholera, 4. Jeszcze jeden. O, oni są tuż za mną! Nie! Aaaa! Shit! Teraz nie wiem, gdzie uderzać nawet. No, ej, ale pomnik rozwaliłem. Spoko, dobra, teraz tutaj możemy się cofnąć. Tylko chyba już kukły człowieka użyję. I zejdziemy sobie tam na dół na pełnym kozaku z pełnym zdrowiem. Ej, no to nawet nie jest zły plan. Ważne, żeby mieć tak w zapasie 5 tych kukiełek. Bo może kiedyś fabuła będzie wymagała, żebym był człowiekiem. A wtedy jakby miało mi ich zabraknąć, to troszeczkę słabo. Ale okej, dobra. Tutaj pamiętamy, co jest grane, ale w sumie te pomniki mógłbym też poniszczyć od razu. Przecież skoro tutaj tylko oni po prostu, przeciwnicy mi się tutaj pojawiają. To why the hell not? Już nie będę tutaj chyba faktycznie farmował żadnych duszyczek, nie? Choć w sumie może kiedyś mógłbym. No dobra, trudno. Ale tylko 750 tak było za nich, to nie jest aż tak dużo znowu. Nie tędy. No trafi we mnie i tamte duszyczki idą w bek. Więc mam nadzieję, że nie trafi. Oj no, dobra. Łyk. Też to człowieczeństwo. Stracone w taki sposób. O Boże. Za głupota. Okej, nęcenie. W ten sposób się nie zmienia. Mam nadzieję, że jeszcze parę razy tylko ich będę musiał wyciąć, żeby w końcu zniknęli, bo to jest, się robi troszeczkę upierdliwe. No, czekam. I się doczekałem. Ciosu starczy po prostu w plery. No ha, super. Chciałem strzelić błyskawicą tarczą. Okej, zablokują się. Niestety nie. Dobra, ale uderzysz. Serio. Kiedy ty uderzasz, ja wiem, czego mogłeś się tutaj spodziewać. Kiedy idziesz, to nie wiem. Kiedy wyprowadzisz w końcu to uderzenie. Cholera, jeszcze 2 będę musiał użyć. Albo nie, już tego pchnijmy po prostu. Dobra, co tym razem? Nagolenniki. Dobra, już zbieramy powoli cały zestaw. Brakuje hełmu i jakiegoś miecza. Ale choć w sumie jak oni mieli tylko tarczę, no to nie. Miecza raczej tam nie zastaniemy. Dobra, nie, mam dużo estusów. Nie bawmy się w klejnoty. No i pełen sprint. Ale dobra, czy się jeszcze któryś będzie w ogóle pojawiał? Cholera, tutaj został jeden. Ale taki, którego zniszczyć nie mogę. Aj, to jest ten... To jest dzwonek! Aha, dobra. To już rozumiem, czemu nie mogłem go rozwalić. Dobra, tutaj plama krwi. Ktoś się dał zapędzić, tak samo jak ja. Już parę razy nawet. No. Ale oprócz zombiaków to ja ani widu, ani słychu od żadnego cięższego przeciwnika. Tam ci poznikali na dobre. Nie no, spoko. To teraz się mogę plątać tutaj. Zwiedzać. Exploring w pełni. Dobra, tutaj coś. Kolejny dzwonek. Też go, w niego można zadzwonić. Dobra, co to dało? Ktoś się wyłoni dodatkowo? Nie, tylko zombie. Ale dobra, dojdźmy jeszcze raz. A w ogóle właśnie nie wiem, czy to on sam zaczął dzwonić, czy może jakiś zombie do niego podszedł i go po prostu uruchomił. Dobra, też troszeczkę pomachałem. Ej, jeszcze jeden żyje. Czy może po prostu niszcząc każdy z tych grobów? Czyli oni dlatego wychodzą, kiedy ja dokonuję destrukcji ich miejsca spoczynku. No, tak by mogło być właśnie, bo ci wychodzą. No dobra, to może już przestańmy bezcześcić ten cmentarz. Tylko udajmy się tam, gdzie powinniśmy, czyli tam. Tylko obok pochodni? Nie, też nie. No, ale tutaj, dokładnie tu. No i boss jakiś nas czeka w dzisiejszym odcinku, przynajmniej tak myślę. No spójrzcie, czy to nie wygląda na dobrą lokację, gdzie mógłby być boss? Na samym końcu. Dobra, skrzyneczkę otworzyliśmy. Dobra. Względnie wszystko mam, czego potrzebuję. Też nie poruszam się ze światłem, jakby co. Jakby ktoś miał mieć jakieś obiekcje co do tego. Choć sobie może... Inaczej, słyszałem o jednym z bossów, na którego bardzo dobrze działa pochodnia. Może to jest ten właśnie. Pytanie, czy mogę tego odpalić swoją? Nie. Tutaj coś znajdę. O, tak pewnie, że znajdę. Oczywiście, o! Zombiaka. I dzwonek włączyłem. Super, Piechol. Po prostu super. Moment, oni tam stali, czy ja ich wybudziłem właśnie? Zresztą, czy to aż takie ważne? Najpierw trzeba sprawdzić, czy nic się nie kryje za. Nie. O kurde, dobra. Zauważyli mnie. Jestem ich celem już. No ale dobra, spokojnie. 750, tak? Za ciebie. No jeżeli cię oczywiście rozwalę. Ale nie powinno być inaczej. Dobra. Tam się nic nie... A właśnie, z tej strony coś się ukrywało? Nie. Ale mogą być jeszcze między kryptami poukrywane. Tak po prostu. Dobra, wystartują. Znaczy na pewno, tylko w którym momencie. Czy zdążę ich namierzyć, zanim to się stanie? Nie. W sumie, sorry, tamtego się udało. No, jedna błyskawica w paszczę. Druga błyskawica w paszczę. I co tam? Magiczna tarcza. Znowu. Mam już ich troszeczkę. Ej, ale moment. A nie, sorry, myślałem, że to strażnicy krypt, ale nie. Ci nie. Już chciałem się plumkać, że przecież nie mam pochodni, nie jestem źródłem żadnego światła. Czemu mnie atakujecie? No dobra, sorry, na tego zmarnujemy jedną włócznię. No, ale już z tymi klasycznie. Tarcza i miecz, tarcza i miecz. Może jakiś backstep. Nie, bo się źle ustawiłem teraz drugiego gościa zupełnie. Dobra, znowu magiczna tarcza, tak jest, dobra. Ej, to może delikatne nęcenie. Faktycznie, ej, stop, tu jest jakaś wiadomość. Szkielet. Faktycznie, masz rację. Świetnie. Dobra, już 5 mnie będzie goniło teraz, tak? No to chyba pora najwyższa skorzystać z ogni z tego pokosu. Tylko trzeba zrobić delikatny zator najpierw. Dobra, niech sobie atakują. Teraz moja kolej. No ktoś tam dostał, ale nie tak bardzo jak chciałem. Niestety. Dobra. Dobra. Okej, ucieczka. Taka typowa, że nawet nie patrzę, co jest za mną. Trzeba się napić. O kurcze, bardzo są upierdliwi. Nie spodziewałem się, że tutaj przyjdą. Dobra, włócznią. Jak tam włócznia na was? W miarę. Okej, dobra, ale ratujemy się ucieczką. Na dół. Ej, w sumie teraz mogę ich nawet zostawić za sobą, bo chyba polecieli autentycznie wszyscy. Dobra, no tu łyczek. O kurde, no ładnie udało mi się namierzyć go teraz. To można sobie rzucić i... Ej, no co ty, w tarczy to zgarnąłem. Fuck. Dobra, ten zgarnął. Choć nie musiał. Dobra, bo już za bardzo wymachują. Oj, za bardzo. No ale z każdym takim moim ciosem jeden więcej idzie do piachu, więc okej, tak to zróbmy. tylko oczywiście z pełnią zdrowia. Szkoda człowieczeństwa, aby miał je przypadkiem stracić. I teraz co? Emisja mocy pozostaje. Dobra, raz. No dwa! Pięknie tutaj, no. Świetnie, świetnie po prostu trafić w tarczę. Dobra, jeden tam dostał i drugi też przy okazji. Dobra, tego bez tarczy można. Tego wypadałoby z... ale nie. Piechol miał inny pomysł. Zielony pąk i... rękawice Siana. Dobra. Użyjmy jeszcze klejnocika. Mam nadzieję, że uda mi się odnowić moje życie do pełna. A, tam jeszcze dwóch. No co, no emisja mocy pozostanie, albo... wielka kula ognia. Okej, tylko muszę najpierw wyciągnąć. No i faktycznie, tam powinien być Wendrik. Już starcie z królem. No, coś już. To już jest 56 odcinek w sumie. Oj. Oj, no. Wypadałoby zostawić tam minimum 5. No, co o czym ja mówiłem, Piechol. Że trzeba zostawić właśnie, oszczędzać estusy na walkę z królem. Ale nie. Oczywiście klawisz musiał się pomylić w najmniej odpowiednim momencie. Dobra, ten zbity na kwaśne jabłko. I w kącie jeszcze poprawiono. Nie no, to było brutalne. Wręcz. Okej. Magiczna broń. Oj, znak przyzwania. No sorry, tylko dlatego, że... ej. Faktycznie to nie jest przyzwanie innego gracza. Pamiętacie kolesia, nie? On właśnie się poprosił bardzo uprzejmie, no tak w sumie, pośrednio uprzejmie, żebym nie włączał sobie pochodni, żebym nie odpalał, że oni po prostu nie żyją w świetle i mam tego po prostu nie robić. Więc jeżeli tu jest walka z królem, to ty z tym pokaźnym mieczem, i to jest chyba największy miecz, jaki widziałem do tej pory w Dark Souls 2. Jeżeli ty z tym mieczem pomożesz, to chyba powinno być dobrze. Okej. Wielka magiczna broń. 5 butelek Estusa. Coś na dystans mam. Mam misję mocy, mam wielką, ciężką strzałę dusz. Dobra, ale zacznijmy z tarczą, będzie bezpieczniej. Okej, czyżby faktycznie Wendrik? Katzenka to sugeruje? Aha, chyba tak. I to jest król. Zresztą nie wygląda jak króla, wygląda bardziej jak na straż przyboczną. W sumie, co ja tam mogę wiedzieć? Jeżeli jest tak duży jak królowa, to będę miał problem. I chyba ten problem właśnie mam. Dobra, koleś, więc tak, ty atakujesz, a ja na dystans staram się coś zdziałać. A dobra, podejdźmy. Welstat, Królewska Tarcza, który nie ma tarczy. Tylko chyba ma dzwonek, którym walczy. Oj, złe pchnięcie. Jaki koszt? Ten, ale magią trzaska! Znaczy mroczną oczywiście. Oj! Za dużo podziwiania, kompana, poczynania, a za mało leczenia. Awa Jestusa. Dobra, i może tak, mroczną sferą. Wydaje się, że działa. Trochę. Dobra, żeby też... trzeba strażnika grobów. Agdejna, tak? Trzeba go troszeczkę osłonić. Bo zgarnia na siebie większość ciosów, ale w sumie takie było jego zadanie. Po cichu. Przynajmniej ja miałem dla niego takie zadanie, to było jego przeznaczenie. Ach kurczę, jeszcze te uniki niepotrzebne, teraz on coś wyczaruje. No po każde zaklęcie naprawdę jest poważne. Co on robi? Leczy się czy co? Oj nie wiem, ale chyba właśnie nałykał się troszeczkę mroku, więc zmieńmy asortyment. Na wielką, ciężką. Jeszcze mniej zabiera. Ale chyba więcej niż mrok w tym momencie. Moment, jemu się odnawia życie. No to by było grubo, nie fair? Ej, chyba tak się dzieje. Ale kicha. Dobra, jeszcze 4 mi zostały. Więc strzelamy na potęgę. O, shit, no, not now. Aaaa! No i wiedziałem. No i normalnie wiedziałem, że tak to się skończy, nie? Ach, no ale na szczęście nie jest daleko. Naprawdę nie jest daleko. Ale muszę sprawdzić, czy z racji tego, że on został wypędzony tam, czy tutaj też zginął. Tak po prostu. Dobra, jakiś zombiak gdzieś wyskoczył. A, nawet go widzę. Już od razu. Dobrze, chyba się cofam, tak? W dobre miejsce. Tak, to jest tu. Tylko muszę przejść koło tych strażników. Kurczę, no nie lubię ich. Bardzo ich nie lubię, ale to może przebiegnijmy. No właśnie. Jeszcze raz ta sama gadka. Tak. Nie używam mroku, a ty dalej mówisz, czyli dalej żyjesz. Po prostu. No dobra. Ej, właśnie. No nie, tylko tam ci nie byli puści, to nie mogę tego zaklęcia używać, bo przypomniało mi się o tym cudzie, który miałem sobie włączyć. To szczerze, potrzebowałbym jeszcze raz twojej pomocy. Byłoby to możliwe. Bo bez kogoś, kto będzie zgarniał ciosy na siebie, ja raczej nie pokonam tamtego potwora. Niestety. A, tu bym mógł backsteba mu zasunąć. Ale to by było bezczelne z mojej strony. No dobra, no co, no muszę tam iść, no bo kurczę, moje duszyczki. My souls. Ale też moment. Może jakiś... Już myślałem, że spadnę. Gdzieś bezdenną przepaść. Oh shit, one. Jak ja ich nie lubię. A, no dobra, ale w plecy. Bam. I drugi. I trzeci. I czwarty, aż... Cholera, i nawet piąty. Dobra, ale te dalej nie wiedzą, co jest grane. Okej, podejdźmy mi backstep, może? Jak się uda? Pewnie. No! Należyty damage, ale powinien w dalszym ciągu zabijać, tak twierdzę. Dobra, może reszta? Czarny kostur... Co? Kostur czarnej wiedźmy, a nie czarny kostur wiedźmy. W sumie nie aż tak duża różnica, ale... Ale kurczę, znowu jakiś kolejny kostur. Ej, no ale coś gadają. Nie byłem w stanie odróżnić słów po prostu. Nie, ale spoko, zobaczymy ten czarny kostur. O ile słabszy jest od mojego. Łooo, ACCA. O kurde. No całkiem sporo jeszcze co? What? Kostur używany przez wiedźmy z Lady. Obdarzony wyjątkową mocą czyniącą go katalizatorem magii, cudów i uroków. No nie wierzę. Ale w sumie moment, co jest do wszystkiego, co jest tak naprawdę do niczego. Więc moment, no ej, ale ma A tam, gdzie ten ma B. No to pięknie, a ile waży? Jeszcze mniej. O kurde. Nie wierzę, po prostu nie wierzę, czemu dopiero teraz to znalazłem. Ale dobra, moment, ale rączka, nie, rączka dalej będzie przydatna, bo ma S-kę. Więc tym piromanc nie będziemy rzucać. Ale już za to moment, a dzwonek? Dzwonek ma B, a ten ma A i C. Nie, czyli dzwonek też zostaje, ale swój kostur arcysmoka plus 8 mógłbym wymienić już, no. Aha, tylko jaki będzie spadek? O 60 aż. No dobra, poulepszamy trochę, chyba że to będzie ten z gatunku ulepszany migoczącym tytanitem, to wtedy wbijam w takie coś i nie ma opcji. No ale dobra, po duszyczki trzeba się cofnąć i jakoś tam tego bossa rozwalić w pojedynkę. No cholera. Nie, wiecie co, cofniemy się do Marzuli na chwilkę, bo tu jest gdzieś chyba w pobliżu moje ognisko. Czyli tak mi się wydaje. No tam dobra, zombiaki niech sobie będą. Tu jestem z pochodnią, nie? Ej, no jesteś, pewnie, że jesteś. Możesz się ruszyć? Cholera, ale jest paskudny. No dobra, wiem, że twoich braci praktycznie na twoich oczach teraz zabijam, morduję, nie? Ale no to jesteście zombie, no kurde. Nie powinno cię to zbytnio obchodzić. Powinieneś chodzić za mną z tą pochodnią, tak jak to robiłeś przed chwilą. Pastylki z trójkiego węża. Nie, no dobra, ja bym w ciebie wskoczył. No właśnie. To cię uruchomi. Cholera, może miecz. Może teraz. Też nie. Cholera, nie chce się ruszyć po prostu. Dobra, nie mam tajnego przejścia. Nie no, w dalszym ciągu muszę pamiętać, że tam mam bardzo dużo duszyczek do odzyskania. Tylko jestem ciekaw, gdzie teraz wyjdziemy po prostu. Koło ogniska, świetnie. No tak jak mówiłem, cofniemy się do Marzuli, ja ulepszę, co znaczy ulepszę. Naprawię swój pierścień. No i kurczę, misja ratunek, ale to już wiecie co, kochani. To zrobimy już w kolejnym odcinku, ale jeszcze zobaczycie Kowala. Żeby później nie było, że ściemniam, że ten czarny kostur jest... Znaczy kostur czarnej wiedźmy, wiadomo o co chodzi. Że ten kostur jest ulepszany akurat migoczącym tytanitem. Wzmocnienie. I teraz tak, kostur jest... Zwykły tytanit. O kurde. Dobra. Tylko moment. Nie, no faktycznie bardziej się opłaca. Okej, to potrzebuję tak, odłamków tytanitu, później dużych odłamków, później... Okej, no ale najpierw dusz potrzebuję, to przede wszystkim. Ej, ale mam migoczący tytanit. Mógłbym sobie coś ulepszyć, ale też mam zbroję lustrzaną od tamtego. To jest lepsza od tej, którą aktualnie posiadam? Nie, nie jest właśnie, ale jest dużo cięższa. I właśnie ją się migoczącym tytanitem ulepsza. Nie, dobra. Najpierw potrzebuję duszyczek. Sporo. Więc co tam mamy w ekwipunku? To, że fajnie by było, kurczę, odzyskać tamte. Ej, nie, dużo tego się nazbierało. To są po 10 tysięcy aż. Ej, to może z tego nawet level up będzie. No pewnie, 20 tysięcy? Nie. Chyba nie zmieścimy się w level upie, ale... Już wystarczy na moje potrzeby. W zupełności. Czyli na naprawienie pierścienia... Bo 5250 kosztuje, no trzeba być bardzo ostrożnym. I teraz tak, dobra, zaczynamy wzmacniać kostur czarnej wiedźmy. Dobra, wyprawa do skrzyneczki po odpowiednie przedmioty, czyli tytanit. Głównie, dobra, teraz tak, ile mam? O, sporo, dobra. A, i przy okazji też rękawice piromancji ulepszymy. Dobra, w kit weźmy wszystko. Dobra. Aha, ktoś tu widzę z dużym toporem biega i w koronie do tego. Lans jak nic. Swag. A, dobra, więc tak. Wzmocnienie. Kostur czarnej wiedźmy. Dzwonek Sinti też zwykłym tytanitem jakby co. A on tylko w mrok, tak? No właśnie, cudów niestety nie, ale mam parę cudów. Mocnych cudów. Więc tak, tutaj to wzmocnijmy. Do oporu, do oporu. No już zaraz będzie porównywalny z tym, który już ulepszałem 8-krotnie. Dobra, duży odłamek. 2 duże odłamki. 3 duże odłamki. Grudka. Cholera, tu już 2. No ale spójrzcie, już jest zdecydowanie lepszy. No nie wierzę tutaj, ale wtopiłem asortymentu niepotrzebnie. No ogólnie spoko, tylko teraz zobaczmy jak to jeszcze wygląda. Ekwipunek, sorry, nie, wyposażenie już. I zamieniamy. No lepiej w każdym calu, nie wierzę. Tylko, ej, prędkość rzucania mniejsza troszkę, tak? Dobrze? Główkuję. Ej, w dalszym ciągu mrok słabiej. Czemu mrok słabiej? A, bo po prostu ten miał więcej tutaj. No dobra, to było tak nierówno trochę. No ale spokojnie, tego jeszcze ulepszenie będzie dokładnie to samo. Albo nie, zawsze będzie troszeczkę z tyłu. W kwestii mroku. Dobra, ale z dzwoneczkami nieporównywalny. Dobra, jest lżejszy, tego się trzymajmy. Weźmy, jak to wygląda. Kurde, kijek, nie? Taki sobie zwykły kijek. Dobra, a prędkość rzucania faktycznie taka słaba? Nie, no nie powiedziałbym szczerze. Chyba, że właśnie tam jest im mniej, tym lepiej. No dobra, kochani, ale ja w tym miejscu z wami się żegnam. Dotrzymajcie się do usłyszenia w kolejnym odcinku i wtedy wybierzemy się do tamtego bossa i spróbujemy odzyskać nasze dusze. Dobra, pozdro. Cześć, hej. Zmachanie miało być, Piechol, zmachanie. Nie to menu, nie to menu.